Asfalt Poznań. Styl wolny, 97 kg. No Łukasz troszeczkę on był cięższy, musiał pracować nad wagą. Tak, tak, Łukasz Dublinowski, zgodzę się, jednakże no, brązowy medalista aktualnych Mistrzostw Polski wydaje się wysokim tytułem i wysoką poprzeczką dla Radka. Zobaczcie, to są mocni chłopacy, 97 kg już to jest kategoria wagowa, która no tutaj to nie są przelewki, to będzie mocna. To już jest walka. Masa rzeczywiście, tutaj trzeba ogromnej siły. Ale pamiętajmy, że im wyższa kategoria wagowa, to wcale nie jest powiedziane, że ta walka będzie wolniejsza czy mniej dynamiczna. Dokładnie tak. Zapasy dają ogromną sprawność. Jest to ogólnorozwojowy sport, który angażuje cały aparat ruchowy do treningu zapaśniczego, więc zapasy łączą w sobie i akrobatykę, i siłownię, i wiele innych wątków. Ale wróćmy teraz na matę. Rozpoczęcie walki. Zawodnicy szukają uchwytu. Dublinowski zdecydowanie, ale Radek Baran swoim doświadczeniem również nie odstaje, nie cofa się. Obydwaj zawodnicy aktywni. Trenerzy na razie spokojni w narożnikach. Próbują zaciągać, próbuje zebrać rękę. Kolega Radek nie pozwala, aby Łukasz Dublinowski wykluczył mu tą rękę. Jest pierwsza próba zejścia do nogi, ale spokojnie. To tylko chyba zastraszenie było. To nie było konkretne zejście. No i gladiatorzy szukają pierwszego punktu. Radek mocno na nogach, ale Łukasz tutaj nie odchodzi. Jak widzimy, podbija łokcie, zbija te ręce, jest blisko zony, może być wypchnięcie za matę. Czy Radek zdoła? Jest zejście nogi ze strony Radka. Łukasz obronił, pauza, wybity palec. Wybity palec, no to może... Oby nie złamany. To może zdecydowanie przeszkodzić mu w walce, ale zobaczymy. Bo cały na czas... dwoje babka wróżyła kolegę ze względu na to, że tutaj adrenalina, złość, no gniew tak. Na to. Ale jednak poczuł, że jest ten palec, coś z nim jest nie tak. Już zapomniał. Zapomniał. No to skoro zapomniał, to liczymy na jakąś akcję. Teraz zdecydowanie przeprowadzka Radka. Łukasz nie pozwala zebrać ręki. Radek cały czas dynamicznie szuka kostki, szuka ręki, próbuje. No jest aktywny, jest bardzo aktywny. Dokładnie tak, czerwony kostium Łukasza Dublinowskiego u góry na ręku Andrzeja Korwackiego pokazuje, że jest niestety pasywny, przez co jego aktywność jest mniejsza, no ale przed chwilą pokazywał, że ma wielką ochotę do walki. Tak jest, jest minuta 30 pojedynku, parter wysoki, Radek Baran u góry. Zawodnicy nie szanują tego, co jest. Chwileczkę, jest zapięty uchwyt. Radek będzie wynosił do góry, będzie narzucał. Stara się wózkować. Mocne ręce Łukasza nie pozwalają, aby ten wózek został wykonany. Szeroko rozstawione ręce to utrudnia rywalowi przeprowadzenie akcji, ale cały czas... Brawo, Łukasz! Radosław Baran próbował bez straty wózkować. Punktu. Sytuacja podniesiona do góry. Dwie minuty pojedynku została. Jedna minuta tej połowy. Jest cały czas 0-0. Na dużych punktach 21 dla Poznania, 4 dla Lotto Zapasy Bydgoszcz. Zobaczymy, co dalej przyniesie nam ten mecz. No, Łukasz, zwiększ tempo, uwaga na zejścia. Radek zszedł, obszedł punktowana przeciwnika. Akcja, obejście, dwa punkty. Dokładnie. Już dla Radosława Barana. Z powrotem uchwyt zapięty, będzie próba wózka. Mocne Łukasza tym razem. Mocne ręce Łukasza tym razem nie pozwolą znowu, aby wykorzystać kolejne dwa punkty przy wózkowaniu. Sytuacja podniesiona do góry. No i ostatnie pół minuty na to, żeby odrobić tę dwupunktową stratę. No dobrze by było, gdyby odrobił, to ciekawsza byłaby druga runda. Dokładnie tak. Chociaż wiem, że jak się goni, to jest większa motywacja. Jak się broni, no, to już gdzieś tam jest ten spokój, że mam tą przewagę. Ale goniący zawodnik wtedy wykazuje większą presję. No, przez co jest też mniej skupiony, jest dużo wpadek. Zobaczymy, co przyniesie druga runda. I nurek pod ręką w wykonaniu Radka, ale nie punktowany, nie obszedł przeciwnika. Teraz zejście znów Łukasza. Wykorzystane. Obejście. Dokładnie tak, wykorzystane. Radek obszedł. I to szkoda, bo to dosłownie na 2 sekundy przed końcem tej rundy 4-0 prowadzi Radosław Baran, no i trochę
trochę czasu na zastanowienie się, co tutaj można zrobić. Radek jest mocny, jest dynamiczny, jak ekspres. Proszę zauważyć, no, pędzący jest niesamowicie szybki. Przy tej masie 97 kg potrafi z taką dynamiką zejść do nogi, z taką dynamiką obejść przeciwnika, no, że jest to praktycznie nie do wybronienia, przez co 4-0 przewagi dla zawodnika z Poznania. Mateusz Gutzmann tam rozbija te mięśnie, aby był jeszcze szybszy. Nasi trenerzy Norbert Świerblewski oraz Mirek Piotrowski również wspierają kolegę Łukasza. No i cenne uwagi do ucha, co dalej, co dalej? Druga runda. No trzeba atakować. Dokładnie tak. Jak się przegrywa 0-4, to trzeba tutaj starać się zdobyć jakikolwiek punkt, przeprowadzić dynamiczną, szybką akcję, żeby chociaż na razie urwać może jeden punkt, a potem spróbować czegoś wyżej punktowanego. Zgadza się, jednak pasywność w pierwszej rundzie dla Łukasza, no, nie pokazuje tutaj, że jest zawodnikiem, który rozdaje karty. Zdecydowana większa aktywność Radka, dynamika. Może obudzi się Łukasz. Zobaczymy. Trzymamy kciuki. Cały czas panowie walczą o uchwyt, zbija głowę Radek. Łukasz cofa się i było zejście do nogi i zbicie przez Łukasza. Prawidłowo. Niewiele brakowało, aby to zejście. Nurek pod ręką, obejście, dwa punkty. Zauważ, jaki jest szybki zawodnik. Łukasz nie zdążył tego wybronić. Zebrał rękę i będzie wózek. Już nie ma się czym bronić. Nie ma rąk, które trzymały ten wielki korpus. Więc zaliczone. Dokładnie, narzutka. Nie wózek, ale narzutka za dwa punkty techniczne i zbiera nogi do młynka. Radek będzie wykonywał młynek prawdopodobnie do tego. Tak, tak, zapina głowę i kręci, no za dwa. Młynek. Jest. Dokładnie jest tak. Dwa punkty, a 10-0 na 2 minuty przed końcem. Zdecydowana przewaga walki. Kolegi z Poznania. Bardzo trudna sytuacja bydgoszczanina. Spojrzał w tej chwili na tablicę z wynikami. No, zdaje sobie doskonale nie uśmiechnął sprawę. Się, nie uśmiechnął się na pewno. No musi coś. No, w tej chwili musi zaatakować, musi zebrać siły, ponieważ wystarczy chwila. No właśnie, zejście do nogi, próba podniesienia na jedną jest nogę. No ciekawe, operacja. Bardzo i ładnie. I wyniesienie nogi na wysoko. Prowadzi tak jak Łukasz Grzyński na 74 kg. Czy z tego wykorzysta, czy będą z tego punkty? Posadzka i wypchnięcie za matę. Wielkie dwa brawa. Punkty, brawo. Łukasz, super. No więc ja myślę, że powinien częściej patrzeć na tablicę wyników. A mi się nie podoba cały czas wyraz twarzy narożnika z Poznania. Są tak spokojni, że twierdzą hola, hola, kolego. No, nie czarujmy się, przyjechali tutaj poznaniacy w roli faworytów, więc no i aktualnego. Ich, te miny ich raczej są adekwatne do tego, do roli, jaką sobie naznaczyli w tym meczu w Bydgoszczy. No i z tytułem, jaki noszą na piersi, bowiem trzecie miejsce w ubiegłorocznej edycji Krajowej Ligi Zapaśniczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, no to jest, no, nie laga wyczyn być trzecia drużyna w Polsce, także wiedzą, gdzie jest ich miejsce, gdzie jest ich pozycja. No, zejście do nogi, Radka, próba wyniesienia. Sytuacja. Oj, będzie punkt, będą prowadzenie punkty, będą punkty. Do parteru i dwa punkty. Na szczęście dwa punkty, bo Radek był bliski, no, wyniesienia do góry. Jeżeli dwa punkty, to mamy 14. Zobaczmy, czy to jest... To znaczy, musi być przewaga 12 punktów. 12 punktów, mhm. Tak. No to jest 12-2. Więc przewaga jest 10 punktów. Jeszcze nie ma tej przewagi punktów technicznych. Póki co walczymy. Łukasz dzielnie nie oddaje się. Zbija ręce Radka. Widać zmęczenie chłopaków. Walka już nie jest tak dynamiczna. Wynik już jest ustawiony praktycznie, więc tutaj ciężko by cokolwiek zmieniać. Ale Radek widzę, że włączył się, więc chyba chce wygrać, zdobyć te dwa punkty i wygrać to przewagą techniczną. Zadaniem Łukasza jest nie oddać tego. Zejście do nogi i obejście za dwa. Jest. 14-2. 14-2. Czekał, czaił się. Pół minuty przed końcem drugiej rundy przeprowadził akcję za kolejne dwa punkty. Dało tak mu jest to przewagę techniczną. 14-2 wygrana walka przez Radosława Barana z Łukaszem Dublinowskim. No i kolejne punkty. 4 punkty duże. Ogólny zapis tego meczu zwiększył tablicę WZSWKS Grunwald Sobieski. Poznań z 21.